No, opuszczamy Starosielce. Dzisiaj z wizytą u Krzysia Misia. Co poniedziałkową. Posłuchaliśmy różnych opowieści, dziwnej treści. Będą na filmie. Z godzinę chyba tych nagrań różnych ciekawych. Trochę Krzysio się tym opowiadaniem zmęczył, uspokoił. Więc widzę, że to on ma taką fazę, że jak się wygada, to wtedy jest zadowolony, że ktoś go wysłuchał, że nie siedział sam. Chwilę. Dzisiaj godzina wystarczyła, bo to poprzednio też 50 minut. Rekord. Przy końcu Krzyśkowi kończą się pomysły i Krzysiek w końcu jak mówi, że może ty masz jakieś pytania. Akurat dostałem pytanie od widzów, ale już telefon mi się prawie rozładował, bo powerbanka nie wziąłem. A już też tam w sumie jak trochę dłużej się siedzi, to człowiek sam się męczy. Nawet i ten słuchanie, więc ma ochotę. Wszystko w nadmiarze szkodzi, nie? Więc potrenujemy waszą cierpliwość. Będą chyba dwa filmy po pół godziny tym razem. Czyli i tak godzina nagrań. Na różne tematy. No i co tam? Reszta wariatów na razie przez weekend siedzi cicho. Polecam wpisy na mojej społeczności. Dużo wyjaśniają. Wywiad na przykład z panią, która pracowała w szpitalu w Choroszczy, więc ona opowiada o różnych, że tak powiem, źródłach traum z dzieciństwa ludzi tam na tych oddziałach w Choroszczy. Ona generalnie twierdzi, że to są nieprzepracowane jakieś złe przeżycia, zaniedbane dzieci, nieutulone dzieci i stąd potem brakuje im czegoś w życiu i stąd potem ta agresja, hejty i tak dalej. Z tym się zgodzę faktycznie. Do tego jeszcze jest ta kwestia, że osoby, które biorą leki psychotropowe, to leki mają niby skutki uboczne, wpływają na obniżenie popędu seksualnego, tak zwanego libido, no bo w sumie pewnie mają uspokajać tych ludzi, nie? No i potem się nie dziwię właśnie, że na przykład takie Mariuszki nieboże, jakieś kompleksy na temat seksu, cały czas opowieści rosomańskie, dziwnej treści. Wśród widzów też to zauważam. Oczywiście najbardziej zwierolskie teksty to przedsfelony. Wiadomo, to nieustanne kompleksy seksualne, głos zdradzający brak mutacji, brak testosteronu. Zresztą nawet sam Barney narzekał na to, że mimo, że ma 60 lat, to wcale nie wyłysiał. A jak sam stwierdził, ludzie łysi, mężczyźni znaczy się łysi, mają dużo testosteronu, a on nie jest w ogóle łysy, czyli mu tego testosteronu brakuje. Oj, biedak, biedak, no. Ale za to widzi UFO. A już tak znowu bym go surowo nie oceniał w sumie, bo faktycznie był w Super Expressie ten artykuł, że facet zobaczył taki obłoczek, który z daleka wyglądał jak UFO. Jak ktoś nie nosi okularów albo leczy się psychiatrycznie, to ma różne urojenia i wiadomo, że tam on nadinterpretuje pewne rzeczy trochę czasem i stąd się to potem faktycznie bierze, że coś tam zobaczy, ale niedokładnie i będzie opowiadać. No, z przedsfalonym jest dokładnie to samo, bo on od paru lat widać, że okularów nie ma, bo się wstydzi, więc nie zobaczy dokładnie, a szczegóły czasem są bardzo istotne. Czegoś tam dokładnie nie zrozumie. No i tak jak Barney zobaczy UFO, znaczy jemu się wydawało, że widzi UFO, to przedsfalonemu też się wydaje, że widzi różne rzeczy, potem z tymi różnymi rzeczami biega po policjach, po prokuraturach, ci wszyscy pozakładali mu teczki na żółte papiery. Jak tylko się pojawia, to od razu widzą, że to, wiadomo, kolejna porcja urojeń osoby chorej psychicznie, mitomanii i tak dalej, więc wszystko, co on tam donosi, to wiadomo, że jest od razu wyrzucane, no, to znaczy, no, nie do śmietnika, nie, bo to
to mu się gromadzi. Nie... Będzie miał taką teczkę potem w chorosztrze, że całe kartony już będzie miał, nie? Zawiadomień. Tylko że wszystko na opak, nie? A na koniec się okaże, że wszystko to, co mówi o innych, że tam to dotyczy jego, czyli tam złodziejstwo, pedofilia, wyłudzanie dotacji ze zbiórek, oszukiwanie, okradanie, stalking, nękanie. No, tak to bywa. Jakby gość miał okulary, to by widział rzeczywistość taką, jaką jest faktycznie. A ponieważ nie ma i zazdrości innym, to mu się wszystko pierniczy w odbiorze rzeczywistości i wszystko widzi na opak. Wszystko mu się jakoś tam zacierają granice świata realnego i zaczyna żyć w świecie fikcyjnym, nie? Więc to mówię też dlatego, bo tam się niektórzy śmieją, znowu policja czyha. Tutaj przypominam 50, a nie 70, jak się komuś wydaje. Bo Barney oświadczył, że znowu ukrył wszystkie filmy na kanale i że będzie pisać książkę o szkolnej. Więc jak książka o szkolnej będzie na poziomie spotkania z UFO, to będzie to kolejna porcja odrealnionej mitomanii. To z rzeczywistości spisać coś, co zajmuje dużo czasu, ale jak ktoś chce jeszcze pomitomanić, to teoretycznie powinno mu to zajmować trochę więcej czasu, bo trzeba powymyślać, nie? Te różne ciekawe kłamstwa, ale wątpię, czy to szczerze mówiąc ktoś będzie chciał czytać, bo czy te kłamstwa będą ciekawe, to się okaże. W razie już tam była mała próbka, jak zaczął opowiadać o na przykład kulisach sprawy dla reportera, gdzie wszystko też przekręcał na opak. Na przykład cały czas tam opowiada, że dla Jaworowicz na przykład zaskoczeniem było, że ja się pojawiłem z Krzyśkiem Kononowiczem w dniu nagrania. Nieprawda, już to prostowałem. My mieliśmy być też na tych wcześniejszych nagraniach, ale przecież jest film, że jedziemy do Warszawy i nam się tam 30 km od Białegostoku akurat sprzęgło w samochodzie padło ostatecznie, więc niestety byśmy nie zdążyli już na nagranie, bo mało czasu zostało, więc musieliśmy tego dnia odpuścić, wróciliśmy nawetą, ale następnym razem żeśmy dotarli z Adamem Czeczetkowiczem, też było to wszystko umówione, że będzie organista. Adam Czeczetkowicz, organista jako przykładowy widz, który będzie opowiadać, co młodzi ludzie widzą w fenomenie szkolnej 17 filmów. Ja przyjechałem wtedy z Majorem i z Krzyśkiem Kononowiczem z Białegostoku. Wyjeżdżaliśmy, pamiętam, o 6 rano. Major miał dopilnować, żeby Krzysiek się umył, ubrał. To nieprawda, co tam gadają, że major był pijany. Ani w jedną, ani w drugą stronę nie był pijany, bo major bardziej chciał akurat wystąpić. Bo spodziewał się, że będzie to taka kolejna trampolina w jego karierze celebryty, ale niestety telewizja tak kombinowała długo, chociaż powinni go wpuścić do studia, bo skoro wykorzystali jego wizerunek w tych materiałach, które tam pokazywali wstępnie, zresztą zamazując na przykład logo kanału Mleczny Człowiek, czyli dokonując piractwa i kradzieży. Ale właśnie major chciał wystąpić, nie był wcale pijany, ani przed, ani po, ani w drodze powrotnej. Myśmy tego pilnowali, Krzysiek tego pilnował. Pamiętam, że wracaliśmy w ogóle w piątkę. Samochód trochę ciasny się okazał, bo właśnie jak to było, ja siedziałem jako kierowca, Krzysiek na fotelu obok mnie, pasażera, chyba tak to było. Tak, a z tyłu siedział Adam Czeczetkowicz, organista i major. No. A chłopaki chcieli tam obsmarować pomagających, a wyszli na czubków.
całe nagranie ze studia Sprawy dla Reportera jest w wersji dźwiękowej. U mnie na społeczności kanału jest link do nagrania. Pamiętajcie, że ja wam pokazuję prawdę, nie fałsz, a prawda nas wyzwoli. Nie tam jakieś tam opowiadania, mitomani, że tam Barney będzie się tłumaczyć, dlaczego uciekł, czy nie uciekł. No uciekł, jak mecenas Kaszewiak zapytał go, czy jest w stanie pokazać ten testament rzekomy, że dom Krzysztofa Kononowicza należy do niego. I wtedy on skompromitowany po prostu uciekł ze studia. No taka jest prawda, nie? Bo to wskazywało na to, że to wszystkie jego włożenie Krzyśka do szpitala, próby wsadzenia go do szpitala, ubezwłasnowolnienia, spisek z przetrwalonym i z tym, z nieszczęsnym narkomanem, to wszystko niestety miało podłoże finansowe, a nie było szlachetną pomocą. No niestety, taka jest przykra prawda. Tak samo nieszczęsny, który najpierw tam próbował Krzyśka wykorzystać jako specjalista w marketingu, próbował go namawiać na jakieś reklamy, a jak to nie wyszło, to się obraził i zaczął go też obsmarowywać. Jest właśnie to pseudodziennikarstwo, którego nienawidzę, dlatego założyłem portal Dziennikarstwa Obywatelskiego, bo sprzecznie z prawem prasowym pisać takie paszkwile, jak on napisał, że niby artykuł o Kononowiczu, ale w ogóle nie próbował nawet zgodnie z prawem prasowym zasięgnąć opinii strony zainteresowanej, czyli powinien po prostu zamieścić, opublikować opinię Krzyśka Kononowicza na ten temat. Ale oczywiście to było mu nie na rękę, bo on chciał zrobić tak zwany jednostronny, fałszywy, propagandowy paszkwil. Więc tak to wszystko tam namotał, namitomanił, nakłamał, żeby próbować propagandowo zniszczyć kłamstwem. Ale kłamstwo ma krótkie nóżki. A my idziemy się trochę odchamić, poczytać sobie w czytelni prasę codzienną, zrobić tak zwaną prasówkę.